Dzień dobry dziewczyny, słuchajcie, robimy get ready with me. Jak ja to mówię, stare, poczciwe, ogarnij się ze mną. Kiedyś na YouTubie sporo takich filmów było. Teraz mam wrażenie, że w ogóle się nagrywa tego typu filmów coraz mniej. I na dodatek coraz mniej filmów takie, które kiedyś bardzo mocno, wiecie, królowały na YouTubie, typu jacyś ulubieńcy i tak dalej. No tego jest teraz znacznie mniej. Ja właśnie odwiozłam dziewczyny do szkoły, umyłam sobie głowę, właśnie zauważyłam, że dzisiaj mi tu rano taki skurczybyk nieładny wyskoczył. Już go trochę wycisnęłam, bo ja mam na tym punkcie bzika, nie potrafię rąk trzymać przy sobie. I będę się ogarniać, bo dziewczyny, robię dzisiaj zdjęcia i filmiki, właśnie reelsy na nasz sklepik, bo nam przyszło trochę nowości i chciałabym to dzisiaj obfocić, bo dzisiaj jest środa i dzisiaj robimy dziewczyny transmisję na naszym butiku, ale ten filmik zobaczycie pewnie w czwartek, czyli jutro. Także Wam tutaj w tym filmie też pokażę właśnie tych kilka nowości, które dziewczyny się u nas pojawią. Łyczek kawki. Słuchajcie, nakładam sobie pielęgnację i idę za chwileczkę sobie włosy ogarnąć, więc witam się z Wami serdecznie, jak teraz się ogarniacie razem ze mną do szkoły, do pracy, czy po prostu na co dzień. W sumie to wiecie co, czwartek jest dzisiaj, jak Wy to oglądacie, to jest czwartek, więc jest Boże Ciało, więc myślę, że pewnie będziecie odpoczywać i się relaksować, więc zapraszam do oglądania. Więc zaczniemy od, słuchajcie, nałożenia płatków pod oczy i w ogóle muszę jechać dzisiaj do sklepu, bo jutro jest wszystko pozamykane, więc muszę skoczyć później, bo mi się skończył płyn do prania, do płukania i nie mam tych ręczników papierowych, a bez ręczników papierowych to Wam powiem no way. Nałożymy sobie płatki pod oczy. Ja nakładam te z Pyeongchang-gyul. To są te takie mocno odżywcze z czarną herbatą. Powiem Wam, że w ogóle bardzo płatki z Pyeongchang-gyul lubię. To opakowanie akurat mi się kończy, ale mam jeszcze jedno w zapasie. Rzęski. Dziewczyny, rzęski to mi się trzymają. Powiem Wam, że będzie już chyba czwarty dzień i no, super się trzymają. Ogarnęłam sobie tak, żeby, wiecie, całą długość moich rzęs smarować tym klejem, przez co te rzęsy się lepiej trzymają. Boże, jaki komfort jest, jak nałożycie sobie, dziewczyny, płatki pod oczy. Takie fajne, chłodne. Więc, o, widzicie, to dobra, to wyrzucę. Niepotrzebne. Jak sobie nałożycie płatki pod oczy, to od razu tak lepiej jest, wiecie, one są takie też duże i bardzo ładnie przylegają, ja je bardzo lubię. Także łyczek kawki, idę zaraz sobie ogarniać włosy i chciałabym jeszcze dzisiaj coś ponagrywać, bo słuchajcie, no będzie taki, no może niedługi weekend, no ale niektórzy na pewno biorą sobie takie wolne, bo niektórzy w soboty ogólnie nie pracują, więc no, będziemy odpoczywać, a Was zapraszam dalej. Dobra dziewczyny, ja sobie już właśnie wysuszyłam włosy i chciałam Wam coś polecić, bo ja to sama kupiłam, odkryłam, chyba Wam o tym gdzieś wspominałam, a mianowicie spray z WS Akademii Wierzbicki Schmidt. To jest ogólnie termoochrona też do włosów, na przykład jeżeli używacie prostownicy, lokówki, suszarki, ale jaki to fenomenalny daje volume. Ja powiem Wam, że spryskałam sobie właśnie włosy całe, tak głową do dołu spryskałam i głową do dołu suszyłam sobie włosy. I powiem Wam, że ja tutaj mam tak rewelacyjnie włosy odbite u nasady. Tutaj jeszcze sobie tylko tą stronę grzywki muszę sobie troszeczkę zaraz chyba lokówką, nie lokówką, albo wywinąć prostownicą, żeby fajnie się układała. Ale powiem Wam, że świetne to jest. Ja kupiłam to na promocji w Rossmanie, bo mi się ta woda lamelarna od nich właśnie bardzo fajnie sprawdza, więc łyczek kawy i dziewczyny, już się ogarniamy, bo już mamy godzinę w pół do dziewiątej, pasuje szybciutko się ogarnąć, no i zabierać do roboty.
żeby mi włosy tutaj nie leciały i fajnie się tu też odbiły, to sobie tutaj delikatnie wyciągnęłam na wałki. Robimy, dziewczyny, brewki do brwi. Używam cały czas tego samego, bo co jakiś czas regularnie pytacie się właśnie, co używam do brwi. No to, dziewczyny, mydełko z Stars from the Stars aktualnie, a później pisaki. Na YouTubie jest filmik właśnie z taką najnowszą aktualizacją makijażu moich brwi. Także jak jesteście zainteresowane, a jeszcze go nie oglądałyście, to oczywiście zachęcam do obejrzenia. Kilka filmików na dole jest właśnie filmik z tytułem coś jak po laminacji, brwi jak po laminacji, więc żeby tutaj za długo to też nie trwało, to ja się ogarnę, jeżeli chodzi o brwi poza kamerką, szybciutko je zrobię i przechodzimy do makijażu twarzy. No i człowiek zrobi sobie, dziewczyny, brwi i już zupełnie inaczej wygląda. Teraz przechodzimy do makijażu twarzy i dzisiaj, słuchajcie, postawię na mój klasyk sprawdzony, czyli Supreme Skin. Patrzcie, dziewczyny, to jest podkład na bazie wody i jeżeli on Wam trochę postoi i zrobi się właśnie coś takiego, to nie martwcie się, nic się z nim nie dzieje, ponieważ po prostu najnormalniej w świecie pigment troszeczkę osiada i się tutaj, no, woda. Tak jak mówię, na bazie wody, z wiele podkładów tak, słuchajcie, ma, wystarczy go sobie wstrząsnąć i już nic się z nim nie dzieje i ja sobie dzisiaj użyję odcień beige. Zobaczę, jak się będzie beige sprawdzał, bo ja dzisiaj jestem tak troszeczkę mocniej opalona, dwa razy pod rząd opalałam się samoopalaczem właśnie z Elever, czyli ten Joysan Mousse, to jest najlepszy samoopalacz aktualnie, jaki posiadam. Mam również, dziewczyny, ten samoopalacz z St. Maurice. On jest fenomenalny, ale on brzydko schodzi. To trzeba przyznać, że St. Maurice schodzi brzydko. A ten z Elever bardzo ładnie i tak, tak bez plam. O, może tak. Dobra, nałożę sobie odrobinkę tutaj tego podkładu w odcieniu beige, tak jak mówię. I zobaczymy. On jest fajny, taki płynny. Będę go oczywiście nakładać gąbeczką z Elever. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co będę miała nałożone na twarzy, to rano oczywiście jak zmyłam sobie te płatki, ściągnęłam płatki, jeszcze przemyłam twarz żelem. I teraz nałożę sobie jako bazę, dziewczyny, to serum Elef Renew. Ja tu Wam chciałam tylko przypomnieć, że z kodem Beauty15 macie minus 15% właśnie na zakupy w sklepie Elever. Proszę bardzo. Samoopalacz, dziewczyny, nakładam też na twarz. Nie wiem, jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja polecałam Wam te kropelki właśnie brązujące z Self Sun Drops, też z Elever. Niestety one zostały wycofane, ale ja twarz opalam sobie, dziewczyny, również właśnie tą pianką. Nic się nie dzieje. Jak macie wcześniej peeling zrobiony całego ciała i też twarzy, to wszystko ładnie wygląda. Odczekam dosłownie chwileczkę, bo to serum bardzo szybko się również wchłania. Ono jest, dziewczyny, na bazie wody. Tutaj ma takie fajne składniki aktywne, jak właśnie bardzo mocne nawilżenie i takie napięcie skóry. Także, o, proszę bardzo, taka ładna, klasyczna, szklana buteleczka, no bo to serum się raz, dwa wchłania. No i gąbeczka, podkład Elever, ja sobie go tylko tak troszeczkę rozprowadzę, o, pędzelkiem, żeby się tak trochę równomiernie rozprowadził, no i będę uklepywać, a tam, dobra, na gąbkę, i będę uklepywać sobie go na twarzy. On jest bardzo lekki. Ja tutaj przypomnę Wam właśnie o tym, że to jest podkład przede wszystkim długotrwały, wodoodporny, dziewczyny. I on ma filtr 50, co jest bardzo dużym plusem. Chroni nas po prostu przed promieniami słonecznymi. Ja bardzo lubię ten podkład i wracam do niego regularnie. To jest jeden z tych podkładów, pomimo tego, że ja mam masę innych podkładów, to jest podkład, do którego wracam bardzo często, bo po prostu jestem jego pewna. Nałożę sobie na całą twarz i działamy dalej. Dobra, dziewczyny, ja już podkład nałożyłam i delikatnie pod oko dałam sobie ten korektor Eveline Wonder Match Lumi i powiem Wam, że wczoraj, jak się smarowałam samoopalaczem, zapomniałam sobie wytrzeć kostek. No i to takie trochę jest widoczne, ale to nic. Wiecie, co Wam chciałam dać znać? Bo właśnie wrzucałam też relacje na Instagrama właśnie z tym podkładem,
taką przypominajkę. I mówiłam też właśnie o tym samoopalaczu Joy Senmus i muszę Wam powiedzieć, że aktualnie on jest za 72 zł z rękawicą, więc dziewczyny, już jest taki zrabatowany, kupujemy, możecie sobie oczywiście wpisać mój kod rabatowy, on Wam nie zrabatuje więcej, natomiast będzie wiadomo, że jesteście z mojego polecenia, także dla takich dobrych duszyczek możecie oczywiście to zrobić. Kod to jest Beauty15, natomiast Beauty15 wchodzi na wszystkie nieprzecenione produkty, w tym właśnie, słuchajcie, podkład. Delikatnie nałożę sobie róż, żeby tutaj fajnie tak rozświetlony ten makijaż był, tak jak mówię, taki mocno młodzieńczy. Dzisiaj mam dylemat, nie wiem co sobie nałożyć, czy ten Stars from the Stars, on jest taki bardziej brzoskwiniowy, a ten z Eveline Wonder Match 04. On jest taki bardziej różowy. Może ten, słuchajcie, nałożymy delikatnie, tylko, o proszę bardzo, takie dwie kropeczki, żeby ten makijaż był, wiecie, taki bardzo mocno młodzieńczy. Ja uwielbiam konturowanie, słuchajcie, różem. Jak się Wam troszeczkę za dużo go da, to tutaj później możecie sobie, dziewczyny, nałożyć jeszcze delikatnie korektor, żeby to tak, wiecie, rozblendować, że tak powiem. I u mnie chyba w sumie się najlepiej sprawdza, dziewczyny, od dłuższego czasu konturowanie różem. Ja bardzo ten efekt lubię, a dzisiaj też mi zależy na tym, żeby ten makijaż był, wiecie, taki świeży, bo naprawdę bardzo fajne nowości w sklepiku naszym będą. No i tyle. I przypudrujemy i zabieramy się. Chyba troszkę za dużo sobie tu dałam, więc drugą stroną gąbki sobie to uklepię. Bardzo ładnie to wygląda. No, patrzcie. Delikatnie bronzerem opruszę sobie już, jak sobie przypudruję twarz. A dzisiaj do przypudrowania użyję podkładu oczywiście od Elever też, dziewczyny, żeby ten makijaż mi się po prostu trzymał cały dzień, bo zależy mi na tym, żeby on się utrzymał do godziny 19. On się będzie się trzymał, tylko podejrzewam, że później, bo ja będę jeszcze robić obiad, że delikatnie strefę T będę musiała sobie tylko przypudrować. No i dobra, słuchajcie, ekspresowy makijaż, przypudruję sobie go właśnie tym pudrem Blur Fix. Dziewczyny, to jest puder, który przede wszystkim jest niesamowicie wydajny i jego jest tutaj naprawdę duża gramatura, bo aż 22 gramy. A jak kupujecie pudry, kosmetyki i tak dalej, to wiecie, że myślę, że większość pudrów to jest takie 14-10 gramów w zależności. Tutaj mamy 22 gramy i ten puder, słuchajcie, po prostu taki piękny blur daje. Patrzcie na to, jak to ładnie wygląda. No jak druga skóra. Także ja sobie dzisiaj jego tu nałożę. Zbliżamy się wielkimi krokami, słuchajcie, do końca tego makijażu. No jak widzicie, postawiłam tutaj na kosmetyki Elever, ale zależy mi właśnie na długiej trwałości. Beauty Summertime, czyli bronzer. Dawno go nie używałam, w sensie tu Wam nie pokazywałam, ale ja go używam cały czas. To jest w sumie moje, powiem Wam, że drugie opakowanie. Ja ten bronzer używam, kiedy zależy mi na takim niesamowicie naturalnym makijażu, bardziej upiększającym. To jest, dziewczyny, bronzer, który będzie się sprawdzał idealnie do każdego typu cery, do każdej karnacji, naprawdę, bo on jest taki niesamowicie naturalny. To nie jest bronzer, którym sobie, dziewczyny, wykonturujecie twarz, mocne rysy, bo to jest bronzer, który przede wszystkim bardzo ładnie Wam ociepli Waszą skórę, więc idealny, słuchajcie, dla każdego. Ja lubię sobie takim większym, puchatym pędzlem go delikatnie opruszać i zobaczcie, jaki tutaj fajny zarys się zrobił konturu, bardzo lekki. Oczywiście, jak sobie użyjecie mniejszego pędzla, i takim mniejszym pędzlem sobie zaznaczycie makijaż, no to Wam się zrobi taki fajny kontur. Delikatnie, tyle, więcej nie trzeba. Różu nie będę tutaj już dzisiaj używać w kamieniu, bo ten róż z Eveline przepięknie tutaj wybija. I delikatnie nałożę sobie tylko jeszcze rozświetlacz. To jest też od Elever Everyday Shine. Muszę go do niego troszeczkę wrócić, bo powiem Wam, że przez ostatnie, na dobrą sprawę, tygodnie, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to używałam tych kremowych rozświetlaczy z Eveline na mokro, a ten ma po prostu przefantastyczny, też taki bardzo mocno uniwersalny odcień. Przepięknie odbija światło i to jest taki mocno uniwersalny kolorek. To nie jest ani taki ciepły złoty, ani za bardzo chłodny. On jest taki naprawdę
po środku daje taki niesamowicie naturalny odcień glow i ja lubię sobie go takim pędzelkiem delikatnie tylko, słuchajcie, wcierać, nie idąc dalej na twarz, tylko tam, gdzie chcę po prostu, żeby ładnie mi dało mi to po prostu efekt takiego rozświetlenia. Zobaczcie, jak na ustach to ładnie wygląda. Tyle. Dekoltu tutaj nie maluję, żeby ciuchów, nie daj Boże, słuchajcie, dziewczyny, nie ubrudzić, bo tak jak mówię, będę robiła zaraz zdjęcia. I na usta, no nie, będę tu chyba nudna, połączenie Eveline Varieté w numerze 03, ta kredka. No i Charlotte Tilbury Icon Baby, to jest takie moje idealne ostatnio duo. Nie mam nic ostatnio, słuchajcie, innego na ustach, chociaż powiem Wam, że ostatnio właśnie, ostatnio miałam tą z Eveline Wonder Match Creamy w numerze 02 Candy. To tą miałam ostatnio, ale dzisiaj mam o te na to duo. No i nie powiecie mi, dziewczyny, że to duo na ustach nie wygląda fenomenalnie. Ja wiem, że ta pomadka, dziewczyny, dużo kosztuje. Za każdym razem, jak mam to połączenie na ustach, to się pytacie, co mam na ustach i Wam mówię, to jest takie skrajne duo, bo Eveline Varieté są fenomenalne. Natomiast, no przepiękne i tanie, natomiast ta pomadka, no kosztuje dużo, no nie powiem, bo prawie 160 zł, w zależności od tego też, gdzie ją, dziewczyny, kupicie, ale jeżeli chcecie sobie sprawić jakiś fajny prezent w postaci właśnie kosmetyku i podoba Wam się to duo, no to Wam bardzo serdecznie polecam. To jest forma takiej właśnie klasycznej pomadki, ona ma taki dziwny kształt, dlatego że ja, jak malowałam moją Gabrysię, na komunie teraz w maju, to odcięłam jej trochę tej pomadki, żeby mogła sobie ją uzupełniać. Taka jestem dobra przyjaciółka, słuchajcie. A tą pomadkę używam tylko na sobie, nie na klientkach, ale pomyślałam, że Gabrysi, bo ona chciała coś takiego pięknego, no to jej strzeliłam właśnie też makijaż tą pomadką i ona ma takie mikroskopijne drobinki rozświetlające. Tu nie jest jakiś brokat, tylko taki przepiękny glow. I powiem Wam, że jak na taką pomadkę w kremie, to ona jest niesamowicie trwała, dziewczyny. Bo nawet jak jem obiad, to ona ładnie siedzi na ustach, zjada się tylko tutaj w kąciku. Także to jest takie moje ostatnie ulubione duo. No i słuchajcie, tak wygląda makijaż. Włosy wyglądają tak, jak sobie tutaj zakręciłam na wałki, to one bardzo fajnie się odbijają. Mam nadzieję, że Wam się to Get Ready With Me z kawusią, którą już tutaj dopiłam, podoba. Dziewczyny, na paznokciach, bo też się czasami pytacie o to, to jest klasyczny lakier od Eveline Gel Lacque w numerze 55, takie, no takie krótkie czerwone. Póki mam takie krótkie paznokcie, to mi się najlepiej, dziewczyny, właśnie sprawdza no ten kolorek, taki ciemny. Jasne kolory u mnie na tych jasnych paznokciach, to takie powiem Wam, że nie bardzo, także ja się zabieram, idę robić zdjęcia. Sukieneczka jest z lumpeksu i ona ma już dobrych kilka lat, ale powiem Wam, że ostatnio byłam właśnie wczoraj z dziewczynami moimi w Sinsay, żeby sobie kupiły jakieś fajne ciuszki. I praktycznie identyczne sukienki były w Sinsay, tylko one chyba były już na dziale przeceny, no nie wiem, Lenka sobie taką kupiła. I mamy na dobrą sprawę, słuchajcie, takie same sukienki. Dobra, uciekam, żegnam się z Wami dzisiaj, linki potrzebne znajdziecie na dole, to możecie sobie zerknąć. A ja się dzisiaj, dziewczyny, będę psikać tym zapachem. Ostatnio dostałam do przetestowania właśnie takie dwie buteleczki zapachów, które znajdziecie, dziewczyny, w drogeriach Hebe. One aktualnie są na promocji i ten zapach Masaki Fluo jest po prostu fenomenalny. Jak on, Boże, pachnie. Dziewczyny, zapach totalnego lata. Drinki letnie, cytrusy, tutaj nektarynka, grejpfrut, połączone z takim lekkim zapachem kwiatowym, no ten zapach jest fenomenalny. Uwielbiam go i się będę, słuchajcie, nim psikać cały czas, także też Wam go na dole podlinkuję. Uciekam. Dzięki Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie.